Kandydat Zjednoczonej Lewicy do Sejmu, poseł Twojego Ruchu Maciej Mroczek na chwilę zagościł dziś w biurze koalicjanta SLD. Na twarzy posła widać zdenerwowanie. Powód? Maciej Mroczek twierdzi, że został oszukany przez działaczy Sojuszu. Według posła lokalne struktury pozbawiły go pieniędzy na prowadzenie kampanii poprzez bezprawne blokowanie konta wyborczego. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że przychodzi do pana ktoś, bierze panu z saszetki pieniądze, z portfela pieniądze, nie oddaje i uzurpuje sobie do tego prawo i mówi, że taka jest decyzja osób trzecich. Każdy telewizji pan sobie może wyobrazić czy dopowiedzieć, jak to nazwać. Cała ta sytuacja, zdaniem posła Mroczka, to wynik wymyślonego przez sztab wyborczy obowiązków płacania odpowiednio za pierwsze miejsce na liście 30 tysięcy złotych, za drugie miejsce 10 tysięcy złotych, za trzecie miejsce 5 tysięcy złotych. Te kwoty miały zasilić tak zwaną wspólną kampanię. Poseł Mroczek nie zapłacił 10 tysięcy złotych, twierdzi, że o obowiązku nie wiedział. Każde działanie, powiem w ten sposób, jest usankcjonowane czymś, prawem, pismem, dokumentem, ustaleniami, które są gdziekolwiek spisane. No nie można powiedzieć komuś, słuchaj, daj mi 10 tysięcy złotych. Szef sztabu wyborczego Piotr Tykwiński tłumaczy, że o obowiązku wpłat poszczególnych kwot kandydaci byli uprzednio informowani. Dziwi się, dlaczego poseł Mroczek atakuje koalicjanta. Rozmawiałem wielokrotnie z posłem Mroczkiem. Zapraszałem go na spotkanie, które się odbyło w zeszłym tygodniu wszystkich kandydatów. Tutaj u nas w siedzibie Rady Wojewódzkiej. Pan Mroczek nie mógł przyjechać. Mówił, że umówiono wizytę u lekarza od dawna i że w związku z tym nie może tego przełożyć, ale oczywiście on zna, akceptuje wszystkie ustalenia i nie ma problemu. Zresztą na tym spotkaniu byli przedstawiciele Twojego Ruchu. Z kolei w oświadczeniu poseł Mroczek wskazuje, aby samozwańczy sztab wyborczy pokazał protokół posiedzeń i przedstawił skład osobowy, który ustalił obowiązek opłat. Ma też pretensje o to, dlaczego nie był zapraszany na te spotkania. Obecny dziś w biurze lider lubuskiej listy Zjednoczonej Lewicy poseł Bogusław Wątor przed kamerą nie chciał komentować sprawy. Zaznaczył, że on sam dokonał wpłaty umówionej kwoty. Z własnych pieniędzy finansuje też kampanię wyborczą, na przykład ten billboard. W imieniu posła Wątora głos zabrał szef sztabu, który kilka razy podkreślił, że pozostali kandydaci, których dotyczył obowiązek opłat, przelali odpowiednie kwoty na konto i nie ma z nimi problemów. Te pierwsze trzy miejsca we wszystkich okręgach partycypują w kosztach wspólnej kampanii wyborczej. I ustalenia, które były na szczeblu centralnym, były takie, że pierwsze trzy miejsca wpłacają pieniądze i dopiero w momencie, kiedy osiągną ten pułap ustalony, czyli tych wpłat, czyli w wypadku województwa lubuskiego 30 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy. Poseł Mroczek apelował, aby lubuskie SLD nie zachowywało się jak sycylijski odłam mafijnej Camorry wymuszającej bezprawne haracze. Działacze SLD stanowczo podkreślają, że takie działania nie miały miejsca. Tyle może płacić jedna osoba wyższa.